Kolejny dzień, kolejny vlog. Witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejna część urządzania mieszkania, szukania rzeczy do mieszkania, ale też po prostu spędzimy sobie fajny weekend. Wieczorem dzieje się coś bardzo ciekawego, także oglądajcie. Fajnie, że wcale nie wyglądam, jakby mnie piorun strzelił. Właśnie byliśmy w takim miejscu, ponieważ miało bardzo dobre opinie na Facebooku, dopiero się otworzyło też, ale jednak rzeczy bardzo w słabym stanie i ogólnie takie bardzo średnie, jak widać. Wszystko bardzo, bardzo używane. Naszym ogólnie największym problemem, jeżeli chodzi o nasz nowy dom, jest sofa. Nie chodzi już nawet o zakup sofy, chodzi o przewóz sofy, bo jak wiadomo, do naszego małego autka ona się na pewno nie zmieści. Także będziemy musieli znaleźć jakieś miejsce, gdzie znajdziemy sobie sofę, wybierzemy ją przed, potem, w dzień, kiedy już będziemy mogli jakby ją tam zawieźć. Po prostu będziemy musieli wynająć z takiego sklepu tutaj dosłownie takie, po prostu takiego pick-upa, żeby właśnie ją odebrać i zawieźć do domu. Teraz idziemy na market, gdzie będziemy kupować warzywka, owoce i zobaczymy coś jeszcze. Ciekawostka, wejście do marketu nie jest za darmo, kosztuje 2 dolary na osobę. Udało się, zapłaciliśmy za wejście i tak to wygląda. Wielka hala i zobaczymy, co tutaj dostaniemy. Pierwszy przystanek, kwiaty. Do nowego domu będziemy na pewno kupować jakieś. Tutaj mi się na przykład podobają takie figi, bardzo ładne. Tanie w ogóle, 15 dolarów. Tutaj taki kwiat za 20 dolarów. Super. Patryk nie jest zadowolony. O, na przykład takiego dużego widzę, jak sobie postawimy w salonie fajnie. Z jakąś ładną doniczką będzie super wyglądał. O, palmę można kupić normalnie do domu. Palmę kupimy do domu. Przyjedziemy, kupimy palmę. Zgadza się. Nigdzie w Australii nie może zabraknąć stoiska z kawą. Naprawdę, gdziekolwiek się nie pójdzie, zawsze jest stoisko z kawą. U, tutaj jakie fajne wypieki są. Fajnie wygląda. Okej, idziemy dalej. O, patrz, świeczki są. Tutaj mamy trochę egzotycznych owoców. Tutaj jest smoczy owoc. To nie mam pojęcia, co to jest. Patrz. Nazywa się... Apple. Próbujemy. No to weź. Jedno? Miękkie czy co? Twarde, jak kamień. Aha, no jedno. Nie wiadomo, jak to smakuje. Passion fruit obok mamy, czyli marakuje. Do drinków się dodaje. Ale my niezbyt jakoś jemy. A jakie awokado? Za 75 centów jedno. Ale jakie miękkie strasznie. Więc trzeba było je dzisiaj zjeść. Tutaj są takie banany, które to nie są takie normalne banany. One się nazywają Lady Fingers. Jak widać, wyglądają jak takie fingers. A nie, to jeszcze jakieś inne. Tu są Lady Fingers. Już nie potrzebujemy jednak tego jabłka, ponieważ kolejka zaczyna się tam, idzie tu. Także jednak nie. No nie będziemy stać tyle czasu w kolejce. Po jedną rzecz. Nie jest nam dane kupić żywności, bo są za duże kolejki. Naprawdę na przy nie chcę w nich stać. Chyba znalazłam coś dla mnie, kochani. Takie okulary albo takie. Genialne. Tutaj mamy, proszę, chlebek. 8,50. Wszystkie w sumie 8,50, ale dobrze wyglądają. Jako, że nie jedliśmy śniadania, skusimy się na bejgle. No, a my sobie wybierzemy taki tutaj z kurczakiem, z bekonem i z czymś tam jeszcze. Nawet pani śpiewa. Bardzo ładnie zresztą. Tutaj widzę, że już jest pełno jedzenia z różnych. Tam jest tureckie. Obok tutaj jest coś niemieckie, także tam greckie. Więc jedzenie z całego świata tu jest. A do popicia bierzemy herbatę mrożoną. Tutaj jest wszystkie do wyboru smaki. Ja jeszcze nie wiem, jakie wybiorę. Ogólnie jestem bardzo zadowolona. Bardzo fajne miejsce. Kupiłam soczek. Mamy tutaj brzoskwinie, mango i litchi. I jeszcze mogłam sobie dobrać takie pop balls, takie bąbelki, takie jak bubble tea ma, za 90 centów za cały skup. I tutaj jest ich sporo, więc super. Doczekaliśmy się też naszych bagli w końcu. Patryk ma taki sam, tylko innego bagla. Ja mam z
tym sezamem. Ty masz czym? Z cebulą. A, z cebulą. Po polsku. I to tyle z naszej wycieczki do marketu. Mamy Lady Fingers i jeszcze mamy Custard Apple. Dziwne jabłko. Będziemy jabłko próbować. O właśnie, budyniowe jabłko, no. Tak wygląda w środku. Nawet nie wiem, czy tak się powinno go przekroić, bo oczywiście pestki przekroiłam na pół, ale zobaczymy. Okej, okay. Mamy kawałek. Mam nadzieję, że to się je, bo nawet nie sprawdziłam. Właśnie wygubił. A, to musi być miękkie. A. Wygooglowaliśmy, dobrze zrobiłam. Kazali przeciąć na pół i jeść to białe. Ale właśnie przeczytaliśmy, że to musi być miękkie. To nasze jest twarde jak kamień. Jest tak ohydne, że no nie będziemy tego jeść. Teraz spróbuję banana. Znaczy, nie wiem, czy to się można nazwać bananem. Lady Finger. Spróbujmy. Czy będzie smakował jak banan? Wygląda jak banan. Pachnie jak banan. O! Jak najbardziej niedojrzały banan, jaki możesz sobie wyobrazić. Tyle z zakupów. U nas ogólnie od 2 dni jest zima, dlatego tak proszę bardzo, prezentuje się Patryka stylówka na zimę. Jest czapka, jest koszulka, długie spodnie, worek ze śmieciami. Tak się żyje. Dojechaliśmy na miejsce i już mówię, po co tutaj przyjechaliśmy. Jesteśmy właśnie w Gold Coast, jak widać po budynkach naszych. Czemu powiedziałam nasze budynki? To nie są nasze budynki. Idziemy właśnie na... Znaczy jeszcze nie, jeszcze mamy sporo czasu. Ale przyjechaliśmy tutaj ogólnie, ponieważ jest festiwal fajerwerek. Ogólnie wiadomo, na fajerwerki każdy ma swoją opinię tam. Dla nas jest to po prostu bardzo ciekawe, że ogólnie Australia nie zezwala na fajerwerki na użytek prywatny. Jedyne fajerwerki, jakie są puszczane, są tylko w Sylwestra, puszczane oczywiście przez miasta. Czyli na przykład właśnie Brisbane ma swoje główne miejsce na fajerwerki i tam są puszczane. A tutaj w tym wypadku jest to konkurs fajerwerek. I co jest w ogóle najlepsze jeszcze, w tym konkursie bierze udział Szwecja i Niemcy. I dlaczego to się dzieje w Australii? I dlaczego w ogóle to się dzieje? To nie wiem. Może dowiemy się dzisiaj. I jesteśmy na plaży, jak widać. Niebo się troszeczkę zburzyło, ale nie ma się co dziwić, jak już mówiłam, od 2 dni mamy zimę, także nie mogło być pięknie i słonecznie już. I wydaje nam się właśnie, że te fajerwerki oni będą wystrzelać z tych łódek, bo my tutaj jesteśmy dość często i nigdy tych łódek wcześniej nie było, a teraz nagle się pojawiły i takie właśnie tak wyglądają. Więc zobaczymy. Nagramy ładne ujęcia. A tutaj jest sieciówka rodzinna, marka Wahlberga, tak? Tak. Ale my dzisiaj nie możemy jej spróbować, ponieważ ja mam problem z ósemkami. Właśnie wyszliśmy z tego konkursu. Ogólnie mamy wiele pytań, na przykład dlaczego to się w ogóle dzieje teraz, zwłaszcza kiedy tak jest nagłośnione to, jak szkodliwe są fajerwerki, jak nie powinniśmy ich puszczać. I dlaczego się dzieje konkurs? Drugie pytanie, dlaczego Szwecja i Niemcy przyjechali robić to, właśnie ten konkurs do Australii? Moja hipoteza jest taka, że po prostu w Europie jest to większa hańba niż wypuszczanie ich i robienie tego, że po prostu uciekli do Australii. Nie wiadomo, no ogólnie wiele pytań, mało odpowiedzi. Podsumuję to tylko tak, że straszna organizacja całego wydarzenia, bo
było 10 minut jednego, 40 minut przerwy, 10 minut drugiego, 40 minut przerwy. My oczywiście nie zostaliśmy na całym, bo po prostu już wróciliśmy do auta i żeby wrócić do domu normalnie i nie stać w korkach. Ale tak, nie polecamy. Witamy w niedzielę, właśnie trwają poszukiwania sofy, dzień tysięczny. Ale ogólnie jest to całkiem dobry okres na kupowanie rzeczy, ponieważ za miesiąc kończy się tutaj rok podatkowy i z tej okazji są wszędzie wyprzedaże. Bardzo ładne rzeczy są wszędzie. Ta sofa jaka piękna. Tutaj jaka piękna ściana. Taki właśnie styl jak w Tulum. Piękne. A Patryk już tutaj poszedł. A patrzcie, tu jest dywan perski. Co to jest sylk? Nie wiem. Ja też nie. No, jakiś perski dywan tak za 16 679 dolarów. To na promce już. Teraz uwaga, ważny wybór. Musimy wybrać niezbędny element domowy. Tylko nie wiem, jakie są. Tak, za 2 dolary, za 5 zł. Rzuć to i... To. Teraz oczywiście w Ikei najlepsza część, czyli chodzenie po alejkach i wybieranie rzeczy. My jesteśmy już tutaj. Teraz bierzemy... co? Nóżki do biurka i biurko. W ogóle bardzo polecamy kupowanie tego. To jest tak, że kupuje się top, biurka oddzielnie i nóżki oddzielnie. Top kosztuje ten, tam są różne rozmiary, najtańszy, wiesz ile kosztowało? 30 coś? 35 dolarów. 35 dolarów najtańszy. My wzięliśmy ten taki następny, czyli za 45. I do tego kupuje się nóżki oddzielnie. Nóżki są w różnych kolorach. Tutaj są białe, my bierzemy akurat top taki oak i potem czarne nóżki do tego, bo tak nam będzie pasowało. I to razem wychodzi 69 dolarów tylko, więc jak na biurko naprawdę bardzo tanio, a mieliśmy to i w Anglii chyba dwa razy, dwa różne i tutaj teraz bierzemy i naprawdę bardzo spoko się to sprawdza, łatwe w złożeniu i super. Jesteśmy właśnie w 50-tysięcznym sklepie i nie możemy teraz się zdecydować, czy ta sofa, czy tamta. Ta plus jej ma większe poduchy, jest trochę wygodniejsza. Minusy, jest mniejsza niż tamta. I jak ktoś przyjdzie, to bliżej siebie siedzi. Ja ogólnie już 5 tysięcy razy temu bym wybrała, ale Patryk jeszcze próbuje. Każda pozycja musi zostać wypróbowana. Po zakupach mebli kupujemy rower, mój pierwszy rower. Będę nim jeździła do pracy teraz. Ogólnie trzeba też helmet nosić, znalazłam sobie taki. Task, nie helmet. Więc będę miała taki zestaw, taki kask i taki rower z różowymi dodatkami. Myślę, że super się będę prezentowała.